Leasing przyjęły kontrolę operacyjną i własność nad Raiffeisen Leasing Polska, tworząc zręby do utworzenia z dniem 1 maja największej grupy leasingowej w Polsce, która odpowiada już dzisiaj za jakieś 13% rynku leasingowego w Polsce. Ta transakcja dla PKO Banku Polskiego miała bardzo ogromne znaczenie i nie zdarzyła się przypadkowo. Bardzo świadomie, co zresztą zapisaliśmy też w naszej strategii rozwoju do roku 2020, chcemy zwiększyć udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu i obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. A produkt leasingowy jest tym produktem, który dla tej grupy klientów jest fundamentalnie istotny i właśnie dzięki zakupowi Raiffeisen Leasing i zwiększeniu naszego udziału w rynku leasingu to finansowanie przedsiębiorców małych i średnich udaje i będzie udawało się PKO Bankowi Polskiemu zwiększać. Będziemy o tym za chwilkę jeszcze więcej wspominać. Obie firmy są bardzo komplementarne w zakresie obsługi i sposobu obsługiwania klientów. PKO Leasing to firma, która w znacznym stopniu dystrybuowała i dystrybuuje swoje produkty i usługi z wykorzystaniem sieci bankowej, podczas gdy Raiffeisen Leasing w o wiele mniejszym stopniu polega na sieci bankowej dużo mniejszego banku, jakim był jego poprzedni właściciel, a w związku z tym obsługiwał klientów bardziej bezpośrednio, w bezpośredniej relacji poprzez swoich przedstawicieli i pracowników. I te dwa sposoby obsługi klientów są bardzo komplementarne, bardzo nam zależało, aby właśnie takie dwa sposoby do docierania do klientów obok siebie w grupie PKO istniały i zwiększały naszą możliwość docierania do klientów, do których tylko przez sieć bankową docierać nam się nie udawało. Bardzo istotnym elementem tej transakcji i ważną przesłanką, dla której PKO Bank Polski zakupił Raiffeisen Leasing, była również rentowność tego biznesu i sposób prowadzenia tego biznesu o wiele dłuższy historycznie niż w grupie PKO Banku Polskiego. Także korzystamy z o wiele bogatszego doświadczenia i znajomości tej branży przez Andrzeja, zespół Andrzeja i kolegów, którzy tworzyli wraz z Raiffeisen Leasing przez lata. Niebagatelnym powodem był również inny sposób prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń w grupie Raiffeisen Leasing, oparty o agencję, wewnętrzną agencję ubezpieczeniową, który to model przyjmiemy również po połączeniu Raiffeisen Leasing i PKO Leasing. Jest to korzystniejszy, lepszy i bardziej transparentny model dystrybuowania produktów ubezpieczeniowych, które stanowią bardzo istotny element całego tak zwanego produktu leasingowego dla naszych klientów. Pozwolę sobie przeskoczyć na następny slajd. Bardzo dziękuję. Ta transakcja, co nie mniej istotne niż poprzednie argumenty, pozwala PKO Bankowi Polskiemu zwiększyć skokowo udział rynkowy w branży leasingowej do poziomu, który jest o wiele bardziej podobny do udziałów rynkowych PKO Banku Polskiego w podstawowych produktach bankowych, w kredytach czy depozytach, jak również we wzrostach, które raportujemy w tychże podstawowych produktach bankowych. Jak Państwo widzicie na slajdzie, połączony udział dwóch firm leasingowych wynosi około 13%. Jest to o wiele bardziej naturalny poziom, który w PKO Banku Polskim przyjmujemy jako początek naszej dalszej ekspansji, który będziemy chcieli tak zwiększać w przyszłości. Zwracam również Państwa uwagę na informację na tym slajdzie, która jest w lewym górnym rogu, na temat roli leasingu w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. W 2016 roku zwróćcie Państwo uwagę, że leasing jako sposób finansowania inwestycji przez polskich przedsiębiorców stanowił niemalże tyle samo, co kredyt bankowy, mówię o kredycie inwestycyjnym, który był udzielony przez polskie banki. To nie zawsze jest uświadamiana skala i rola leasingu w finansowaniu przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich przedsiębiorców, dla których ta forma finansowania ich inwestycji, niekiedy startupowych inwestycji, jest o wiele ważniejsza niż kredyt wykorzystywany dla średnich i większych przedsiębiorstw o wiele bardziej. Natomiast dla małych i średnich, właśnie w tej branży, w której chcemy uczestniczyć, to właśnie leasing jest tym narzędziem, którym mali przedsiębiorcy finansują swoją działalność. Te slajdy to jest przypomnienie informacji, które Państwu przekazywaliśmy również w grudniu na temat właśnie roli leasingu i małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności ich roli w kreowaniu polskiego PKB i również sposobu działania małych i średnich przedsiębiorstw i ich lojalności do swojej instytucji finansowej, z którą współpracują. To są klienci, którzy są o wiele bardziej lojalni, o wiele bardziej stabilnie pracują z bankiem, pozwalają na szerokie zbudowanie relacji i przez lata budowanie wraz z nimi wartości firmy. Właśnie takim sposobem budowania dobrej relacji między przedsiębiorcą a bankiem jesteśmy w PKO Banku Polskim zainteresowani, oferując wzmocniony produkt leasingowy.
Ostatni slajd, którym ja zajmę Państwa czas, zanim przekażę Andrzejowi głos z prośbą o szersze poinformowanie o tym, co dzieje się dzisiaj, na czym spędziliśmy ostatnie kilka miesięcy i co wydarzy się 1 maja, to właśnie zwrócę tylko uwagę na rolę leasingu jeszcze ostatnim już podejściem, pokazując bardzo istotny udział finansowania segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, sprzedaży leasingów na rynku i w naszej grupie, to jeden z głównych powodów, o których wspominałem wcześniej, dla których PKO zaangażował się w tą transakcję. Andrzej, bardzo proszę teraz, przekaż Państwu gaś.